chodźmy tutaj może trochę bliżej, bo to zawsze ode mnie uciekasz. Nie, no wszystko w porządku. Nie, ładnie pachniesz. Nigdy nie będę na diecie. Amen. Ależ tu się białego wysypało. Ale ma pani oczy niebieskie, to są takie, chciałem powiedzieć, wkładki. Muszę poczekać. Widzisz, tu nie ma tu, że tu chwilę odpoczniesz, herbatę wypijesz, zdąży ostygnąć. Nie. Raz, dwa, trzy, jesteśmy. Jadłem burgera, wiesz, i czasami może cebulą ode mnie dawać, ale będzie okej, co? Dobry. Dobry. Jak się leży? Bardzo wygodnie. Dziękuję. I to jest kulturalne dziecko. Dziękuję i gratuluję. Ale jestem mądry. Dobra, tak patrzę właśnie, czy to armaty jakieś leżą, autogryfy. Dzień dobry, YouTube, dobrze, że jesteście. Tym razem kolejne święto będą prężyły się mięśnie, ale w całkiem inny sposób. Nie na scenie, w bronzerze, ale przy trójboju siłowym. Tak więc do czynienia będziemy mieli z wyciskaniem sztangi leżąc, z martwym ciągiem oraz przysiadami. Dzisiaj kolejny dzień zmagań, dziś mamy sobotę, kategorie, ale o tym wszystkim złapie Artura i nam o wszystko opowie, ale będą duże ciężary, będzie się działo. To czwarte mistrzostwa Polski w trójboju siłowym, WPC Polska, Classic Raft, czyli bez sprzętu, bez żadnych gum, bez żadnych naciągaczy i tak dalej, tylko normalnie, tak jak Pan Bóg stworzył, będą walczyć zarówno kobiety, jak i mężczyźni z ciężarami. Zapraszam serdecznie na kolejną relację. Będzie ciekawie. Mam zamiar spotkać ciekawych ludzi, dowiedzieć się, jak oni to robią, jak oni to wytrzymują, jakie mają treningi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no co? Do roboty się bierzemy. Zapraszam serdecznie. W sali, gdzie odbywają się zawody, tam już zawodnik, zawodniczka wychodzi gotów i gotowa. Tak, tu jest sala rozgrzewkowa. Zobaczcie, całkiem inaczej ona wygląda, niż widzieliście to na przykład na samym trójboju siłowym, albo na martwym ciągu, albo na wyciskaniu sztangi leżąc. Tutaj już są uszykowane stanowiska, zarówno żeby się rozgrzać do wyciskania, do przysiadu i do martwego ciągu. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Ciekaw jestem, czy ta kobitka za chwilę będzie wyciskała ten ciężar, czy ona tylko tam dopinguje swojego chłopaka, męża, kolegę, brata, nie wiem, wuja. Przejdziemy się po tych, idziemy z kamerą, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. Zapraszam cię do mnie, jeżeli można. Tak się zastanawiałem, czy za chwilę podchodzisz na rozgrzewkę do takiego boju? Tak, tak, dokładnie tak. Tak. To jest mój maks. To jest mój maks. Dobrze, powiedz mi, co tutaj robisz na tych zawodach? A ja jestem teraz z moim chłopakiem, startuję dzisiaj. Ja wczoraj startowałam, niestety mi się nie udało, ale... Ale to co się nie udało, że co? No, psychika. Siła była, ale psychicznie. Czyli cały czas się to sprawdza, że nie tylko ta siła fizyczna, bo możesz być przygotowana pod tym względem, ale jednak dochodzi stres, tak. Dochodzą ludzie, dochodzi chwila, że teraz to musisz zrobić i to jest ten moment i co? Spaliłaś się. No i spaliłam się, na rozgrzewce było łatwo, szybko wszystko szło, a wyszłam na pomoc i... Dobra, to opowiedz szybciutko o twoim starcie, jaki to był bój? Jeszcze raz. Jaki to był bój, bo to martwy ciąg? Wszystkie. Wszystkie. No i w którym się spaliłaś? No ja... Przysiad, ławka, ciąg, wszystko, 32,5 kg straciłam na zawodach względem treningów. Jaki jest twój rekord? Przysiad 130, ławka 52,5 na 3 i ciąg 140. Jaka waga? 60. Pięknie. Ale wszystko przed tobą. Ile ty masz lat? Z 15? 19. Ale dziękuję. Także wszystko przed tobą, a zapraszamy jeszcze chłopaka. Zostań z nami, zostań. W ogóle jak masz na imię, przepraszam? Karolina. Karolina i? Kacper. Ej, Kacper. Kacper, od razu zacznę, jaki jest twój rekord? W przysiadzie jest to 240 kg i za około godzinę będzie podjazd pod ćwiartkę.
Jakby ktoś nie widział takiego sprzętu, choć myślę, że osoby, które oglądają ten materiał, no nie ma takiej osoby, która by nie wiedziała, do czego co służy. Ja jako laik, przypuśćmy, obserwuję sobie teraz to na żywo. Najważniejsze co w każdym boju, w każdym ciągu, w każdym przysiadzie, wyciskaniu i tak dalej, najważniejsze jest, kręcę się tutaj wam trochę, rozgrzewasz się na tym przysiadzie? Nie, ja to na 3-4 razy ogólnie podnoszę. Okej, okay, no to słuchaj, jak masz na imię? Kamil. A jak się nazywasz? Kamil. Okej, okay, bardzo dobrze. Już jesteś po robocie? Nie, zaraz wchodzę, jako kategoria B. Okej, okay, powiedz mi, wyciskanie już było, tak? Teraz wyciskanie martwe. Było, wyciskanie było, przysiady były, teraz martwy ciąg, końcóweczka. Już po emocjach wszystkich, teraz tylko formalność i do domu. Okej, okay, czyli ta formalność, czyli myślę, że będzie dobrze, tak? No, jestem dobrej myśli, no. Pewnie. Będzie krążek. O, ja mam nadzieję. A na pewno będzie pełno krążków na sztandze. Okej. Okay. Słuchaj, jaki jest twój rekord w siadzie? W siadzie 230 kilo. Ważysz? O 79,5. A powiem ci, wyglądasz na większego. A dziękuję bardzo, dziękuję. Właśnie. A wyciskanie? Tak, wiesz, tak... 132,5, a ja już lecę. Dobrze, już nie przeszkadzam. Powodzenia. A się kurzyć z ciebie, panie. Znaczy się będzie bardzo dobry wynik. Ale wracając do naszego tematu, drodzy państwo, raz, dwa, trzy, cztery, 100, 200, 220, 225 kg. Jestem w koszuli, tak to bym podszedł, zrobił parę siadów, żeby się rozgrzać przed kolejnymi wywiadami, ale nie będę się brudził, bo tu będzie pył na koszuli. Szkoda, znowu prać, popsuje się, ale tak to wygląda. Wracam szybciutko, jeszcze tylko powiem bezpieczeństwo przede wszystkim, nawet jak tam sam ktoś podejdzie. Tylko nie wiem, czy to da radę, bo aż się na takim sprzęcie nie znam. Ale jak ktoś podejdzie, nawet nie podniesie, to na pewno jest pewność, że go ta sztanga nie przyciśnie. Ależ tu jest pięknie. Wy słyszycie to żelastwo? Ha, szkoda znowu, że was nie ma. Zapraszam, jak będziecie gdzieś w okolicach, będą organizowane takie zawody. Czy to kulturystyczne, czy w trójboju siłowym, czy też w osobnych bojach. Wpadnijcie, bo naprawdę warto i można załapać bakcyla. Kto wie, może kariera przed tobą. To ja już pójdę. Po wielu godzinach poszukiwań nareszcie cię znalazłem. Gdzie byłeś? Albo może lepiej nie mów. Gdzie byłem? Wszędzie. Okej. Okay. Artur, no miło mi, że kolejny raz mogę być na twoich zawodach organizowanych przez ciebie. Chodźmy tutaj może trochę bliżej, bo to zawsze ode mnie uciekasz. Nie, no wszystko w porządku. Nie, pachniesz. Pięknie pachniesz. Ale amoniaku nie będziemy wąchać dzisiaj. Chyba, że chcesz. A może jak już będę zmęczony na koniec relacji, opowiedz szybciutko, co tu się dzieje. Czwarte mistrzostwa Polski w trójboju siłowym klasy Kraw Federacji WPC Polska. Podsumowująca impreza naszą federację. Polskie Święto Trójboju. Najmocniejsze zawody w tym roku. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii. Polska czołówka. Mamy gościa z Ameryki, także więc zawody są otwarte. No działamy tak naprawdę. 3 dni, piątek, sobota, niedziela. W piątek startowały już dziewczyny oraz koguciki 67,5 i 75. Dzisiaj idą kategorie męskie 8, 2,5, 90 i 100. No i jutro grubasy 110, 125, 140 i plus tak naprawdę. Więc to 3 dni Polskie Święto Trójboju. Bawimy się. Co, chciałem ci zadać pytanie, ale ty powiedziałeś wszystko. Nie. Na diecie jesteś? Nie, dalej nie jestem na redukcji. Nie będę na redukcji. Znaczy jestem cały czas, a nigdy nie wychodzi. No. Dobrze, ja tylko zadam takie pytanie od strony organizacyjnej, bo zawodnicy przyjeżdżają na zawody, mają no naprawdę, to była pusta hala, mają dostęp do sali rozgrzewkowej, bo tak to się nazywa, czy? Tak, ta strefa rozgrzewki, sala rozgrzewki. A już profesjonalnie, nie? Już, no, jest dobrze. Tam, gdzie wykonują konkurencję, boje? To jest podest główny tak naprawdę. Tak, podest główny, to wszystko jest uszykowane tip-top, każdy ma tu gdzie odpocząć, każdy ma gdzie coś zrobić. To się wiąże z, naprawdę chyba z ogromną pracą przed zawodami. No tak, 2 dni tak naprawdę ciągłej jazdy, mało snu, ale warto, jak widzisz uśmiechniętych ludzi, którzy mówią, że jest fajnie, bo jest fajnie, że wszystko się dzieje.
my się nie zmieniamy, zawody dla zawodników, to wszystko robimy dla nich, sami się też cieszymy, że są dobre opinie, bo ja nie będę mówił, że jest ekstra, bo organizatorowi nie wypada, jest to pełna lipa, no. Ale sam wiesz dobrze, jak wypowiadają się zawodnicy po takich zawodach, jaka była organizacja, jak to było zorganizowane, także bardzo dobrze wiesz, no, że jest naprawdę dobrze. No, no, wiem, powiem nieskromnie. Ej, a powiedz mi, czym wy to wozicie? No bo to z metro przewieźć tyle ciężaru, no to chyba swoją nyską tego nie wozisz, nie? Nie, no wozimy to z całego Wrocławia tak naprawdę, od naszego partnera technicznego Hez Wrocław, któremu dziękuję oczywiście. Sprzęt jeżdża od chłopaków z pocztangą, zabieramy z metro Flex. No zwozimy tak naprawdę, bo tu potrzeba prawie 3 tony ciężaru, 3 monolifty, do tego joki, 3 ławki, 3 podesty, 180 metrów podłogi. No 2 dni wożenia od rana do wieczora, 2 dni przygotowania, ale jest warto. I 2 dni później po zawodach, a później cię nie ma z 2 dni. No poniedziałek, w niedzielę wszyscy kończą zawody, my je też kończymy i od poniedziałku zaczynamy sprzątanie. Kończy się to wieczorem w poniedziałek. Później tylko odespać jest okej, no. Artur, już teraz ci gratuluję kolejnej fajnej imprezy, bo nie wiem, czy się później złapię. Oby więcej takich było, to jest chyba ostatnia w tym roku. Tak, ostatnia w tym roku. Za rok znowu 3 duże imprezy, Mistrzostw Grangi, Mistrzostw Polski. Może szykujemy coś jeszcze gdzieś tam. Nie chcę mówić, nie chcę powiedzieć, że coś zrobimy, a później nie zrobię. Wolę, żeby to była niespodzianka. Nie dziękuję, Rafał, za gratulacje. Cieszę się, że mogę was gościć. Oczywiście Stevenson również dziękuję, że uwierzyli w ten mój mały pomysł, cyrk, który sobie wymyśliłem. Wspierają mnie tak naprawdę od początku trwania firmy. Są ze mną, zawsze mogę na nich liczyć. No i tyle, no co mogę więcej powiedzieć. Zapraszam do starty w Federacji WPC i zapraszam do oglądania. Nigdy nie będę na diecie. Amen. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Ależ tu się białego wysypało. Cześć, witam, dzień dobry, hej. Cześć. Nie, ja myślałem, że wy dźwigacie ciężary, a ty się na gumach bawisz? Nie, jakiś fitness jest, nie wiadomo co, jakieś bikiniary prędzej, nie? To tu obok jest jakaś impreza taka, czy co? Tak, aerobiki i tak dalej, nie? A tak poważnie, co tam, aktywacja jakaś? Aktywacja najszerszego. Okay. Tutaj przyciąganie na ten. Teraz co będzie? Martwy? Nie, przysiady. Ja jestem z ostatniej grupy. No, okay. Także dlatego taka pajacera najpierw, nie? Dobrze, a jak się czujesz? Jak na dzisiejszych zawodach? Nie, w porządku, czuję, że będzie okej. Okay. Będzie okej? Okay. No, czujesz się mocny? Tak, jak najbardziej. Trafiłeś z formą? Myślę, że trafiłem. No dobra, jak masz na imię, jak się nazywa? Szymon Skiba. No, czyli forma jest dobra, głowa jest również dobrze pracuje. Dobra. Wszystkiego dobrego życia. Dobra, dzięki, wzajemnie. Co tam tak smacznego zajadasz? Morelki. Morelki. Są wskazane przed startem? Myślę, że tak. Ty jesteś przed czy po? Już... Przed. Powiedz mi, czy też jakoś specjalnie uważasz na jedzenie, przygotowując się do takich zawodów? Że ile wlezie. Czyli jak najwięcej. Jak najwięcej, ale no kurczę, forma jest, jakby nie było. Zobaczymy. To się okaże. Teraz w jakiej wadze startujesz? 90. 90 kg. Jak oceniasz dzisiaj swoje przygotowanie? Zamierzasz zdobyć najwyższy laur? Zobaczymy. Ale przyjeżdżasz, słuchaj, jak to jest, jak przyjeżdżasz na zawody, przepraszam, że ci tu zajmuję, bo ty się przygotowujesz już tam do wyjścia. Przyjeżdżając na takie zawody, wystartuję, żeby być chociaż może tam piąty, szósty, czy jadę po to, żeby wygrać? Nie, jadę po to, żeby pobić swój rekord. Okej, okay, własny i tyle. Czyli nie interesuje cię, jakby, które miejsce zajmiesz, chcesz być po prostu lepszą wersją siebie. Dokładnie. I tego ci serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i smacznego.
Dzięki. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ale ma pani oczy niebieskie, to są takie, chciałem powiedzieć, wkładki. Jak to się nazywa? Soczewki. A, soczewki, okej. Dobra, jeszcze raz. Cześć, witam. Cześć, witam. Ładne masz soczewki. Dziękuję. Też mi się podobają. Cóż sprowadza cię na dzisiejsze zawody? Z chłopakiem przyjechałam. Aha, myślałem, że startowałaś wczoraj. Nie. Jeszcze ale... nie. Jeszcze nie ten poziom. Ale widzę, że ciężary nie są ci obce. Nie są. Zaciągnęłaś tego bakcyla dawno temu. Ale ja nie trenuję. Nie, ja tak tylko rekreacyjnie. Aha, trenujesz rekreacyjnie. Tak, dokładnie. Dobrze, chłopak w jakiej kategorii wychodzi? 82. 82. Miało być 75, ale no nie wyszło. Nażar się za mocno. Dokładnie. Okej. Zaraz wychodzisz pewnie. No, za... jeszcze kolejka minie i będę wychodził. Słuchaj, chciałem ci po pierwsze powiedzieć, że fajne masz tatuaże. O, bardzo dziękuję. Ty też masz to fajne. Bo... Dziękuję, ale coś oznaczałem, czy to tak po prostu... Tu jest data urodzin syna, godzina. To takie moje wymyślone. I z tyłu nogi masz jeszcze czyściutkie? Nie, jeszcze na łydce mam. A, wszystko jest. Znak zodiaku. Znak zodiaku. Niech zgadnę. Jaki masz znak zodiaku? Waga. Waga, chciałem powiedzieć. Waga, to tak jak ja. Tak? Nie mów, że jesteś z października. Nie, z września, koniec. Za tydzień mam urodziny. Kurczę, to wszystkiego najlepszego. Słuchaj, a najlepszym prezentem to chyba będzie dobry dzisiejszy start. Tak, dobry, no. A jak na razie idzie? W miarę, wiadomo, nie to co zakładałem, ale... w miarę dobrze. Ale no. Jesteś lepszą wersją siebie na tych zawodach niż na ostatnich? Czy... Słuchaj, ja już jestem w sporcie 20 ponad lat, nie? No. Także już trochę wyeksploatowany jestem i się cieszę, że w ogóle mogę startować jeszcze. Ale no niestety, częste kontuzje i tak dalej uniemożliwiają mi te starty. No i... Przecież wychodzisz następnie. No. Dobra, wychodzisz, już się nie przeszkadzam. Zdrówka, życzę wszystkiego dobrego, no i walcz tam do końca. Dzięki bardzo. Jeszcze tutaj od razu się wtrynię, jak widzicie, to wszystko idzie na bieżąco. Muszę wyrywać tych zawodników, a oni już tam chcą wchodzić. Nie chcę im przeszkadzać, ale tu cały czas naprawdę maszyna tak pracuje, jak dobrze naoliwiona lokomotywa. Także no nic, wbijamy się dalej na te tory i szukamy kolejnych dobrych wagonów. Ja od razu cię, wiesz co, będziesz miał świetną pamiątkę na urodziny, gratuluję, wszystko jest nagrane. Miało tak być? Miało. Będzie jeszcze więcej? No, to na pewno powalczymy, nie? Ale... Dobra, lecie koncentrować, odpoczywaj. Ile dajemy? 265, no. Ile teraz? 265. Dobra, zaraz wrócę do trenera. Muszę poczekać, widzisz, ty nie ma tu, że tu chwilę odpoczniesz, herbatę wypijesz, zdąży ostygnąć, nie. Jak zawsze ciężary są uszykowane, są sędziowie, są osoby, które pomagają i szybciutko ciężar rozmontują, domontują i tak dalej. Kolejny bój, kolejny martwy ciąg. Bój, tak mówię, nie wiem czy ja mówię to dobrze, fachowcy to ocenią, ale wiecie o co chodzi. Martwy ciąg przed państwem, proszę bardzo. Pięknie ciężar wszedł, jak zawsze wszystko odbywa się na komendy. Jest czas, w którym musi zacząć bój, odkłada na komendę, musi być wyprostowany i ta sztanga również nie może być wyrzucona, ona musi być
wszystko z czuciem i z pełną techniką odłożona na miejsce. Ale jestem mądry. A jeżeli kiedyś bardzo chcielibyście być na takich zawodach, a po prostu wam czas nie pozwoli, lub nie wiem, sprzęgło wam się rozwali w samochodzie, a wybraliście się akurat na te zawody, zobaczcie, kamer jest poustawiane z każdego stanowiska, a to oznacza tylko jedno, że na Metro, na YouTubie również relacja live jest. Zawsze możecie sobie spokojnie obejrzeć wszystkie zawody od samego początku do samego końca, a później na Seven Nutrition backstage. Nie, tu backstage to będzie w kulturystyce, na NPC na przykład, a tam sala do rozgrzewki plus podest, gdzie tutaj odbywają się zawody. To wszystko zobaczycie z pierwszej ręki na relacji Seven Nutrition. Czołem! Cześć! Cześć, witam! Poszło! Poszło! Ile tam było? 272,5. O matko, a jaki jest twój rekord? No właśnie taki. Kurczę, no to zadowolony i to widziałem już, jak schodziłeś, że byłeś. Tak, tak, tak. Szczęśliwy. Dokładnie. Jak tam poszło wyciskanie, jak tam przysiad to będzie chyba? Przysiad już był. Był. 260 i na klatkę 157,5. Poprawiłeś swoje wyniki? Przysiadzie i w klatce tak. Okej, okay, a z tym wyrównany? Wyrównany. No to co, zadowolony, dobre zawody. No dobre, dobre. Drugie miejsce, także jest okej. Każdy sport ma coś wyjątkowego w sobie. Inaczej zawodnicy zachowują się na backstage'u, na sali rozgrzewkowej. Mam na myśli, inaczej na przykład wygląda to na zawodach kulturystycznych, inaczej to właśnie na trójboju siłowym. Inny też jest zapach. Jeżeli chodzi o backstage kulturystyki, tam ten bronzer jest wszechobecny. Natomiast tu czuć zapach tych maści przeciwniewem, zapalnych, rozgrzewających i tak dalej. Także jakbym miał zamknięte oczy i zaprowadziliby mnie na zawody i kazali zgadnąć, na jakich zawodach jesteś, po zapachu od razu byście rozpoznali. Tylko przypomnę, jesteśmy na czwartych Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym we Wrocławiu, Federacji WPC. To chciałem powiedzieć, się nie pomyliłem. No to może złapiemy wreszcie zabieganego trenera i zapytamy mu się parę rzeczy. Przepraszam, panie trenerze, zabiegany pan trener. Cześć, witam. Mega zabiegany, witam. Cześć. Jak zdrówko? Dobrze, w porządku, nie narzekam. Z kim rozmawiam? Adam Muraszko. Adam, no sporo masz tutaj zawodników, pewnie zawodniczki też. Zawodniczki były wczoraj, całkiem fajny start. Miałem dwie panie, no można to już powiedzieć, że panie, bo jedna reprezentująca kategorię Masters 1, czyli jest do 44 roku życia, druga Masters 5, pani 62 lata. Wiesz co, tak z ciekawości, no. 62 lata, kobitka, w jakich ciężarach ona operuje? Przysiad 95 kg, ławka 40, ciąg 95. Czy ma ktoś jakieś pytania? Coś niesamowitego. Jakby co, to ja zapraszam wszystkich, bo to naprawdę sport dla każdego, można w każdym wieku, także nie ma żadnego problemu. No, druga pani też bardzo ładnie, życióweczki we wszystkich bojach, przysiad 130, ławka 60, ciąg
122,5 tylko zaliczony, wciągnęła dosyć ładnie 130, sędziowie się dopatrzyli wózka, także nie dyskutujemy. Co to jest wózek? Wózek to jest coś, co bardzo często widzimy na zawodach strongman, gdzie na jeszcze lekko ugiętym kolanie sztanga jest ciągnięta po nodze. No to jest takie, wiesz, można sobie ją tutaj nadrzucać ewentualnie i wykończyć, ale no tutaj to niestety nie tylko chodzi o to, żeby podnieść, ale trzeba to też zrobić zgodnie z przepisami, nie? Co prawda, no tam ten wózek, umówmy się, można to było puścić, no ale nie puścili, ale mówię, no nie dyskutujemy z werdyktem sędziów i tyle, nie? Dziś kolejna ekipa, chłopaki, widzę, że też sobie bardzo dobrze radzą. Dzisiaj całkiem spoko, póki co dwóch zawodników, no jednemu troszeczkę niestety start nie poszedł. Ale tam różne względy, bo to wiadomo, no, ciężki sport, jakieś tam głowa, tego czasami, no po prostu czasami nie ma dnia, nie? No, drugi okej, okay, start taki zupełnie z marszu, bo jakieś tam kontuzje były gdzieś po drodze, także tak bardzo na spokojnie, ale też całkiem okej, okay. Przysiad zaliczył kategorię 82,5 kg, przysiad zaliczył 250, wycisnął 135 i zaliczył w ciągu 255. Jeżeli chodzi o tą głowę, bardzo ładne wyniki, jeżeli chodzi o tą głowę, ja słyszałem nawet, że niektórzy zawodnicy, nie wiem, czy też o tym słyszałeś, wprowadzają się w poniekąd jakąś hipnozę. Oczywiście, robi się różnego rodzaju sztuczki, każdy ma jakiś tam swój patent, jedni lubią się, że tak powiem, bardzo mocno pobudzić i są tacy wręcz no, nadpobudzeni, inni są bardzo wyciszeni, odpalają się dopiero kiedy wchodzą pod ciężar. To jest też bardzo indywidualna sprawa, nie? Ja mam pytanie, jak twój zawodnik tutaj wychodzi, głaskałeś go tam po tym karku, głaskałeś, czemu ma służyć ten zabieg? No to jest wszystko po prostu, wiesz, pewnego rodzaju też jakieś takie, wiesz, wprowadzenie w taki już po prostu trans, wprowadzenie w skupienie na tym, co on ma do zrobienia, bo no, nie ukrywajmy, tutaj każdy jakby detal mały po prostu waży o tym, wiesz, czy to pójdzie, czy nie pójdzie, tak? No tu idziemy w ciężary bardzo często jakby 100% plus, tak? Czyli powiedzmy sobie, ktoś zna jakiegoś swojego maksa, z reguły tego maksa gdzieś tam się kręcimy w około drugiego podejścia, no a czasami jest tak, że no, nawet w pierwszym nie którzy idą, a w trzecim się to próbuje po prostu przebijać, nie? Więc tam każdy najdrobniejszy detal po prostu decyduje, nie? A zdarzyło ci się tak, bo ty dysponujesz ten ciężar, ustalasz zawodnikiem, dobra, Fryta, teraz ile? 300 będziesz ciągnął, tak se dodam, nie? No. A ty wiesz, że to jest mój taki rekord? Okay. Mówisz, 320 proszę włożyć. Zdarzyło się tak, że wiesz, ale zadysponowanie? Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli ja wiem, że dany ciężar jest do zrobienia, no to tak jak wczoraj na przykład Madzia, bo ona na przykład wychodząc do 60 kg na ławce nie miała pojęcia, ile ma założone. Ona w ogóle jest taka, że ona nie patrzy w ogóle, ona nie wie, ile ona ma założone i ona tylko wie, że ona ma podnieść. I tyle, nie? Czyli ty jesteś głową tego, widzisz, co się dzieje, bo znasz zawodników, tak, i dysponuje. Tak. Patrzę po prostu, wiesz, patrzę na ciało, na technikę, patrzę na prędkość sztangi. I jeżeli to wszystko wygląda płynnie, jeżeli to wszystko tam nic technicznie nie ucieka, no to wtedy mogę sobie czasami nawet tam pozwolić na to, żeby po prostu gdzieś tam, wiesz, że tak właśnie jak tam, nie wiem, tam szykuję tego zawodnika, to czasami jak mówią ciężar głośno, no to ja tam, wiesz, za uszy, zasłaniam uszy, żeby nie usłyszał, czy tam nie usłyszała, no robi się takie rzeczy, nie? No. Słuchaj, no bardzo ci dziękuję i życzę powodzenia twoim zawodnikom i dalej, no myślę, że jesteś no wyśmienitym trenerem, trafili w bardzo dobre ręce. Pozwolisz, że podam ci rękę, przybiję pionę, bo nie wiem, czy bym chciał, tak jak nieraz, wiesz, zawodników tam przez plechy cię trzaska. Nie wiem, czy bym wytrzymał twoje uderzenie. Czasami się, ale to też jest bardzo indywidualne, bo niektórzy zawodnicy bardzo to lubią i wręcz mówią, daj mi lepę, tam strzel mi tego, a niektórzy właśnie nie. Niektórzy wolą właśnie dopiero się odpalić w momencie, kiedy już po prostu, wiesz, chwycisz sztangę i wtedy jest, wiesz, bum, adrenalina i jazda, nie? Ale zawsze po plechach czy po papie też? Nie, no to jest wszystko, wiesz, kwestia preferencji, no jak ktoś lubi w pysk dostać, no to ja już pójdę. Dostanie po gębie, no. Nakręcajmy się, już idę sobie. Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego. Nie, wszystkiego dobrego, cześć. Raz, dwa, trzy, jesteśmy, opaski są już założone na kolana, kolejna rozgrzeweczka, dwoje trenerów, nawet trzech, taka fajna opieka, także zawodnik przyjeżdżający na takie zawody zapewne czuje się bezpieczny i przede wszystkim ma to bezpieczeństwo, że nie jest ze wszystkim sam,
o niczym innym nie musi myśleć, tylko o tym, żeby podnieść ciężar, zrobić przysiad. Kurczę, dawno nie siedziałem pod taką sztangą, bym może musiał spróbować. Widzieliście tu? Nie, nie widzieliście tego, jak robił ten przysiad. Ale zapytam się za chwileczkę. Czy my możemy posłuchać rad trenera? Co tu się teraz dzieje? Co się dzieje? Jakie rady może mieć trener? Przepraszam, co sobie tak staniemy. Zawodnik, cześć w ogóle, witam. Jak masz na imię? Dominik. Dominik, a tutaj trener? Robert. Robert. Dominik tutaj podchodził, no, pod całkiem dobry wynik, bo Dominik widzę, że junior chyba jeszcze. 17 lat, tak. Ja teraz tutaj treningowo podszedł pod 150, pierwsze podejście ma 160 podane. Mhm. No i mamy nadzieję na jakieś 180 kg. Ciekawe, czy podniósł, ale nie, bo mam, ale nie, w sumie mam elastyczne, to tak jakbym miał opaski, nie? Ale możemy zawinąć, bez żadnego problemu. Może spróbuję B. A chcesz podejść, naprawdę? No. Zobaczymy. Ale ty na pewno podejdziesz, bo widać po tobie, że... A, to dziękuję, to już nie muszę. Na co dzień nie jest ci ten metal obcy. Słuchaj, to od dawna zajmujesz się trenowaniem? To znaczy nie, jeżeli chodzi o trenowanie, dokładnie to zajmuje się Mariusz Bartołowicz, ja jestem bardziej taką osobą pomocniczą i też jestem zawodnikiem. No też właśnie chciałem powiedzieć. Jutro? Ale moim trenerem jest Mariusz Bartołowicz, no, właśnie ten, który poszedł. Widzę, że gabaret dosyć mocny, także to będzie mocny trójbój jutro. No waga 124,600, także do 125 kg. Wiesz, jechałem samochodem, szukałem tego miejsca, żeby tutaj dotrzeć. Chyba ty mi gdzieś mignąłeś, mówię, aha, to będzie to miejsce, jak już chodzą to takie konie wielkie. To... No tych większych koni dopiero tutaj się pojawi jutro trochę więcej, ale, ale też już dziś widać przedsmak tego, tak? Już też były próby pod 280 w martwym ciągu, no to już też ładne, ładne wyniki, tak? Jaki jest na przykład twój rekord, jeżeli chodzi o martwy ciąg? No na chwilę obecną 310. 310, bo ostatnio, wiesz, kręciłem też materiał z Krzyśkiem Wierzbickim, ale to już wszystko jasne. To jest jedyny człowiek w swoim rodzaju. Wydaje mi się, że to jest jedyny człowiek, który tutaj nam pokona te 400 niedługo w tym ciągu. W klasycznym robił ten klasyczny martwy ciąg, którego dawno nie robił. Tak 330 bez problemu. Ja wiem, ty byłeś nawet u niego na tym. Oglądałem właśnie na kanale, jak byłeś u niego na treningu, także... Ale wtedy przedwczoraj robił normalnie klasyk, bo nieraz, wiesz, jest taki spór, że sumo... A klasyk, nie? Sumo, że to jest łatwiej. On tutaj nam pokazywał klasę w sumo zawsze, tak? Ale teraz co, będzie w klasyku startował? Nie, sobie zrobił trening, wiesz, 330 pociągnął, tak wiesz. Docelowo. W tempie, bez niczego. Ja wiem. Znam człowieka, wiem na co go stać, także życzę mu powodzenia. Słuchaj, no to zdrówka. Jutro pobij swoje rekordy, żebyś był zadowolony ze startu. No ale no to są zawody, no to co? No złota ci życzę. No na razie nie dziękuję, tak? Ale oby się spełniło. Wszystkiego dobrego i zdrówka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, takie... Ach, już myślałem... Przepraszam najmocniej. Myślałem, że to takie są fajne zawody, że każdy się może pokręcić. Ty, słuchaj. Nigdy nie miałem takiej sposobności, żeby dziewczyna, kurczę, taka odrobinka kręciła takim chłopem. Ale ona jest silniejsza ode mnie. Czy wy się znacie? Nie, w ogóle. Pierwszy raz ją widzę na oczy. Trener. Czyli dobrze trener wytrenował. A z kim w ogóle rozmawia? Sebastian Foksiński. Katarzyna Nachać. Też z Torunia. Czy startowałeś wczoraj? Tak, wczoraj startowałam. Jak chyba jakiś niedosyt, bo widzę, że ciągle energia kipi w tobie. Jest niedosyt duży. No. Jak tam, co tam się wydarzyło wczoraj? Ciąg mi nie poszedł, nie jestem zadowolona z ciągu. Ale to co, brakło siły, czy to nieraz ta głowa puszcza? Nie, dyspozycja dnia w zasadzie, bo technicznie była przygotowana, nie popełnię żadnego błędu, no brakło siły po prostu. Mhm. Brakowało 20 kg do pobicia rekordu w zasadzie, więc jest to dużo. Cała reszta poszła dobrze, zrobiła więcej niż treningowo, więc z tego jestem zadowolony. Teraz szykujesz gdzieś się na kolejne, inne zawody, poprawić wynik? Na double lift być może, tak? Okay. Jeśli będzie, bo nie wiadomo, tak? No bo teraz takie czasy, że nic nie wiadomo. No to cóż, miło było was oglądać, jak się kręciliście. A ile ważysz? 9,7. Jeszcze nie jestem mężczyzną, także jeszcze chwila, nie? Okej. Rozumiem. A może chcesz pokręcić z kimś cięższym? Próbowałam. Nie poszło. A ile waży? Czy? Nie wiem, to 150? Nie no, ja jestem lżejszy, myślałem o sobie. Nie, on ze 120 plus chyba, nie? Dobra, nie załapię się dzisiaj na karuzelę, ale dziękuję wam bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękuję.
kolejne kilogramy na sztandze, tym razem przysiad. Odpowiednio wszystko musi być przystosowane. Fajna maszyna, ja to tak nazwę, bo mówię, jestem laik w tym sporcie. Od razu do wzrostu zawodnika, niżej, wyżej, odpowiednie zabezpieczenie taśmy, ale również asekuracja z jednej, z drugiej strony i z tyłu, żeby zawodnikowi nic się nie stało. Zobaczcie, jak wygląda ten bój. To jest ten zawodnik, z którym rozmawialiśmy, od którego brałem jedzonko, a teraz walczy w przysiadzie. Jak widać, troszeczkę zabrakło, ale widzieliście tu pełna kontrola. Myślę, że to jest też jak ćwiczycie na siłowni i wiecie, że ktoś tam was asekuruje przy wyciskaniu i tak dalej, to inaczej podchodzi się do tego ciężaru, wiedząc na przykład, że jest się samemu, że trzeba zrobić to z zapasem dwóch, trzech powtórzeń, żeby ten ciężar nas nie przycisnął i żebyśmy nie zostali na tej siłowni. Także jest to też komfort psychiczny dla takiego zawodnika. No co? Zobaczymy, co tam się dzieje teraz z tyłu. Słuchajcie, może mi się uda, nie wiem, czy zdążyliśmy nagrać, jak nawijali te taśmy. Coś tam zdążyliśmy nagrać. Po raz pierwszy takie coś widzę. Bardzo szybko, płynnie i dokładnie można skręcić taśmy na kolana. Kurczę, na każdej siłowni by się mogło takie coś pojawić. Wtedy w tej torbie te, prawda, hachmyncia by się tam nie lotały po całej torbie, w tej i we w te, tylko by zawsze pięknie moment złożone i odłożone. Muszę sprawdzić, muszę kogoś tutaj z pognicionymi opaskami dorwać. I tak się przechadzamy, byliśmy na sali rozgrzewkowej, widzimy, co tutaj się dzieje na bieżąco, a tak to wygląda z trybun. Pozwolę, że sobie usiądę, nie będę przeszkadzał, a usiądę sobie bliżej, mogę? Jadłem burgera, wiesz, i czasami może cebulą ode mnie dawać, ale będzie okej, co? Damy radę. Jak masz na imię? Zuzia. Zuzia, czy ty też jesteś zawodniczką? No tak się składa, że tak. Okej, a dzisiaj dopingujesz pewnie kogoś? No dzisiaj przyszłam zobaczyć, co tutaj się dzieje, no myślę, że będzie fajna zabawa. No jest fajna zabawa, jest głośno, duże emocje, duże ciężary. Jak tam wczoraj poszło, że się zapytam? Ja wczoraj nie startowałam, ale jestem zawodniczką ogólnie. A, okej. Myślałem, że wczoraj miałaś start. Niestety nie, ale myślę, żeby jeszcze wrócić do startowania, bo jest chwilowa przerwa. Czy ty specjalnie jakieś kilometry przejechałaś, czy jesteś tutaj stąd miejscowa, że tak powiem? Nie, ja jestem z Chodzieży. No to czyż kawałek drogi trzeba było przejechać specjalnie, żeby zobaczyć zawody? Specjalnie, tak. Myślę, że tak. No takiego wydarzenia nie da się przegapić. Niewątpliwie jesteś młodą zawodniczką, także kariera przed tobą. Powiedz mi, dlaczego ciężary? Dobre pytanie. No jest na pewno jakaś adrenalina, ucieczka od rzeczywistości, coś fajnego. Masz też tak, że jak idziesz na trening, nieraz wiadomo, każdy ma swoje problemy. Głowa gdzieś zajęta jest tym życiem, powiem, tym pędem życiowym. Idziesz na trening i wyłączasz się z tego wszystkiego i wtedy jest okej. Okay. Masz też takie uczucie? Tak. Wszystko musi zostać poza salą treningową. Na treningu jest też tylko ty i ciężary. Nie ma innych problemów, dlatego jest to fajna ucieczka. Zuzia, obserwuj sobie dalej, kibicuj, nakręcaj się na kolejne starty. Bardzo ci dziękuję i wszystkiego dobrego. No wzajemnie, bardzo miło było poznać. Wzajemnie, dziękuję bardzo. Dobry. Dobry. Jak się leży? Bardzo wygodnie. Bardzo dobrze. Po starcie startujecie? Cześć w ogóle. Cześć, startujemy troszeczkę. A koleżanka startowała wczoraj? Ja wczoraj startowałam. Jak tam poszło? Średnio, szczerze mówiąc, bo miałam gorączkę, ale drugie miejsce jest. Okej, a powiedz mi, jak masz na imię w ogóle? Może się przedstawisz? Klaudia Madeja. Ja Weronika Kalińska i jestem od aparatu. A, od aparatu. Paweł Hańczyc i startuję właśnie dzisiaj teraz w 90. A, ty nie jesteś od aparatu, nie jesteś aparat, ale jesteś zawodnik. Jestem zawodnikiem. Dobrze. Dzisiaj sobie tak startuję. Za ile masz start? Właśnie jestem po przysiadach, po trzech podejściach. Czekam na klatkę i za chwilę będę się pewnie rozgrzewał do niej. Jak tam wypadłeś?
3x3 podejście zaliczone, 200 kg, rekord personalny, jest fajnie. No to czyli dla Ciebie już są zawody wygrane? Dla mnie tak, Pierre siadł, więc jest fajnie. Klaudia, a Ty powiedz mi teraz, kiedy zamierzasz startować? Następne chyba wyciskanie garnizonowe, bardziej takie wojskowe zawody, na pewno double lift i jeszcze w październiku jedne zawody. Ale 127,5 wzięłam w ciągu na Ironie i wygrałam, także to jest mój taki personalny sukces. No powiem Ci, że no nie wiem, gdzie ta siła drzemie. Przy 44,5 kg masy ciała. Już właśnie do tego zmierzam, to jest po prostu aż niemożliwe, w jaki sposób można rozwinąć tą siłę. No tak, a można. A powiedz mi w twojej kategorii wagowej, że tak powiem, jaki jest rekord? W jakich kobiety się tam obracają w ciężarach? Nie mam pojęcia. Nie sprawdzałam tego. Ja i tak zazwyczaj jestem w 52-57 kategorii, no bo nie ma mojej takiej 43-47 tutaj. No to słuchaj, no pogratulować, bo wszystko przed tobą, młodziutka jesteś. A ty? Jak tam u ciebie? Ja zajmuję się aparatem, na razie tylko tyle, bo wolę triatlon. Tak. Ale na tym też trzeba się znać. Zobacz, tutaj nasz operator, też na wszystkim się musi znać, jakbym miał tamte... rzeczy. Jakbym te guziki miał tam operować, to byśmy nic nie zobaczyli. Także, no to co, no to rozwija się też w swojej pasji? Oczywiście, że będę się rozwijać, też sport, ale ja bardziej w triatlon uderzam, także... O, Ironman? Nie, no bez przesady. Na razie to super sprinty się, w super sprintach się lubuję. Ale warto marzyć i warto spełniać te marzenia. Tak, tak, oczywiście, że tak. Zamierzam dalej kontynuować. Dziękuję Wam bardzo. Nie zajmujesz miejsca na materacu, odpoczywajcie dalej. Trzymajcie się, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Trzymaj się, dzięki. Dzięki. Może mi się uda porozmawiać z trenerem, który jest bardzo zmachany, zmęczony, a to dlatego, że zakładanie tych owijek na kolana, uwierzcie mi, że kosztuje masę na przykład czego? Sił. Muszę ich dogonić. Chodźcie. Ale daleko nie idą, siadają. Przepraszam najmocniej, ja wiem, że jesteś bardzo zajęty. Jesteś trenerem. Tak jest. Czemu jesteś taki zmęczony? Ja już tu wstępnie powiedziałem. No teraz jestem zmęczony fizycznie przede wszystkim dlatego, że tutaj wiązałem zawodnika Tomka. Bardzo ładny tutaj przysiad, 90 kategorii. Widziałem, jak tam podskoczyłeś. Tak, dokładnie. No, także to wiązanie już samo sobie jest bardzo męczące fizycznie. A dwa, no jesteśmy tu od wczoraj i wysiłek psychiczny, mentalny, jaki my trenerzy to wkładamy, jest to Jezus. A tyle serca jeszcze tu zostawiamy, to tylko my wiemy. Czyli żyjesz nieraz więcej, się bardziej martwisz, żyjesz tym całym jego startem niż on sam. Ja to mówię tak, każdy z moich zawodników ma to jeden start, ja tu przeżywam około 30 startów. No kurczę. Także rzeczywiście te owijki, żeby naciągnąć, ty już masz wyczucie w rękach, żeby nie zrobić tego za mocno, a da się za mocno? Zależy od zawodnika. Niektórzy chcą, żeby troszkę lżej ich związać, ale jednak te mocne kategorie, te wyższe, no to zazwyczaj na beton wiążemy. Ile ja widzę, że tam ten kolanko ani tam nie może idzie, prawda, jak na szczudłach. Dokładnie, tak. No bo o to chodzi, że one same pomagają wyprostować kolano, prawda? Zaraz Ci dam wypocząć, tylko powiedz mi, czy Ty też jesteś czynnym zawodnikiem? Staram się być. Staram się być. Staram się nie zostawać z daleko za moimi zawodnikami. W niektórych bojach jestem jeszcze przed nimi, także to mnie bardzo cieszy. Pewnie jutro nie startujesz, bo na pewno byś się tak nie męczył, zgaduję. Mogło być ciężko. Tak. Zdrówka Ci życzę jeszcze na Dzięki koniec. Wielkie. Przepraszam, przedstaw się, żeby wszyscy wiedzieli, z kim rozmawiam, z takim wybitnym trenerem. Rafał Ziewiecki, pocztanga.pl. Serdecznie pozdrawiamy. Każdy Rafał to fajny gość. Zgadza się. Rafał jestem. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki, cześć. Jak zawsze musi być porządeczek, zawodnicy widzą, kiedy wychodzą, jaki ciężar mają zadysponowany, to wszystko jest, zobaczcie tutaj takie miejsce, taki dywanik, a to dlatego, że tutaj, kiedy zakładają taśmy, kiedy jest cała ta magnezja, wszędzie jest porządeczek, nie tam gdzieś zasypione na całej sali, każdy w porządku może przygotowywać się do swojego startu, tylko tu jest to miejsce i bezpośrednio wtedy już wychodzą, żeby spełnić swoje marzenie. Tak oglądam właśnie, czy dobrze billboard stoi.
ale sobie podejdę tutaj. Dzień dobry, witam was serdecznie. Zaczniemy tutaj, cześć. Cześć. Jak masz na imię? Julia. Julia i? Krystian. Krystian. Łukasz. I Łukasz. Widzę, że wszyscy chyba z Krystianem są tutaj. Oczywiście, że tak. Krystian, jak tam ci poszło? Koniec już? Nie, zaraz zaczynam ławę, miałem wsiady przed chwilą, no i debiut. I fajnie, zajebiste zawody. Ale powiedz mi, startowałeś już, czy to są pierwsze twoje zawody? To jest mój debiut. Ile ty masz lat? 19. Ja jestem rok starszy, ale to co? Rozumiem, że siostra, dziewczyna? Dziewczyna. Bo nie mama, nie? Nie, dziewczyna. Dziewczyna, czy pamiętasz rekordy Krystiana? No teraz zrobił 200 i to jest jego rekord. Wsiadł. A siad za tobą jest? Poczekaj, a wyciskanie już było? Nie, dopiero zaczynam, dopiero się grzeję na ławę. Zaraz lecimy na ławę. Aha, bo tutaj te kategorie widzicie, to trzeba być specem na tych zawodach. Ja cały czas się kręcę, bo nie jestem specjalistą akurat w tej dziedzinie. No to co? No to życzę ci kolejnych rekordów. Niech ten debiut będzie, wiesz, żebyś go pamiętał do końca życia. Oczywiście, nie dziękuję. Bardzo dziękuję, a jeszcze do kolegi, a kolega kierowca. Możliwe. Kumpel, przyjaciel. Dobrze mieć takich kumpli, dobrze mieć taką dziewczynę, która wspiera, no, poniekąd w najważniejszych momentach twojego życia. Oczywiście. Powodzenia, jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ty nie masz ochoty podźwigać? Nie, nie mam ochoty, nie ciągnie mnie to. Wolisz być dźwigana? No, powiedzmy. Ja tak sobie teraz idę dalej, przechadzam się, a tu ktoś się w dyskusję daje. Od razu siadam i wkręcam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Okay. Dzień dobry. Cześć. Najbardziej zadowolony z wywiadu. Tych Państwa chyba nie trzeba przedstawiać, Marzena i Krzysztof. Krzysiek, chciałbym powiedzieć, zacznę od Ciebie może, Marzenka się nie pogniewa. Chciałbym powiedzieć, że przyszedłeś obejrzeć, nie wiem, konkurencję, czy co? Przyjechałem pokibicować, dzisiaj wolne, to nie było co robić, na Wrocław bliziutko przyjechaliśmy popatrzeć, jak tu chłopaki dźwigają. Chciałbyś tam już być? No, pewnie, że tak, ale dopiero za dwa tygodnie pierwszy start po dwóch tygodniach, od półtora roku przerwy od trójboju, to taki na przetarcie. Zobaczę, jak tam przysiady i ławka po kontuzji. No i mam nadzieję, że na koniec roku coś pokażę. Ale to teraz nastawiasz się na ten start bardziej, że tak powiem, na ten trójbój, tak dla siebie, zabawowo, żeby zobaczyć, bo docelowo no ten martwy ciąg. Tak, tak, no docelowo martwy ciąg, ale żona startuje, także jadę w roli trenera, no i przy okazji też spróbuję swoich sił. Marzenka, wczoraj dziewczyny tu wojowały, nie widziałaś? Nie, nie widziałam, nie obserwowałam nawet za bardzo. Okej. Ty też za dwa tygodnie? Taki plan. Taki plan. Powiedz mi, od poprzedniego startu widzieliśmy się, no to było ile? Miesiąc? Nie, dobry, więcej. Nie, w Nairon, nie. Nie, na WPC chyba. No to ile był? Miesiąc, dobry, nie? Lepiej. On wie. Ponad miesiąc, tak czy siak, oceniasz teraz jak swoją formę? No, to znaczy ja będę próbowała w trójboju swoich sił po przerwie, nie wiem, czteroletniej? Czyli tak oboje, tak, że tak powiem. Tak, tak, tak. Długo nie startowaliśmy w trójboju. Zobaczymy, jak to pójdzie. Trochę jestem w takim dołku, bo start na ostatnich zawodach był tylko w martwym ciągu. Jest lekki zjazd formy i zobaczymy, czy to się da odbudować. Przed Ironem fajnie wszystko szło, a teraz... No zobaczymy, jeszcze trochę czasu jest, nie? Dwa tygodnie. W sumie wiecie najlepiej, jak to jest, czy ten zjazd formy, a potem na przykład taki pik w górę nagle, takie odbicie, czy rzeczywiście ten zjazd formy, a później no ciężko to odbudować. Jak to jest u was? No lepiej wiadomo by było zrobić 6-7 tygodni przerwy, no ale jesteśmy teraz w takim cyklu startowym, że co chwilę jakieś zawody wypadają, no. Trzeba trzymać tą formę po prostu na jednym poziomie, jak tylko się da. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, już wam nie przeszkadzam. Oglądajcie sobie, bo ja lubię poprzeszkadzać, ale żebyście mogli sobie w spokoju pooglądać. Zdrówka życzę i widzimy się już niebawem. Dziękuję bardzo. Do widzenia, dzięki. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. I to jest kulturalne dziecko. Dziękuję i gratuluję. We'll be right back.
Emocjonujące to były zawody, jeszcze gdzie niegdzie coś się dzieje, ale to już praktycznie finisz. Naprawdę fantastycznie byłoby tu być. Jeszcze raz powtórzę się po raz kolejny, bo warto to powtarzać i warto zachęcać do uprawiania właśnie tej dyscypliny i warto przybywać na takie zawody, obserwować tych gladiatorów i te gladiatorki, jak oni się zmagają z tymi ciężarami, z własnymi nieraz kontuzjami, słabościami, pobijają swoje rekordy i ta radość w ich oczach i satysfakcja spełniłem się, jestem spełniony, pobiłem swój własny rekord, nieważne, które miejsce zająłem, ale jestem lepszą, jak to już mówiłem wcześniej, wersją siebie. Wy też zawsze bądźcie lepszą wersją siebie. Zapraszam już na kolejne odcinki, jakie zawsze bądźcie na bieżąco. Subskrypcja, dzwoneczek, wtedy nic Wam na pewno nie umknie. Ja będę powoli zmykał, widzimy się w kolejnym odcinku. Zdrówka Wam życzę i bądźcie silni. Do zobaczenia, cześć!